Wszyscy wiemy, co zostało ogłoszone pod koniec ostatniej sesji. I konsekwencją tego jest ta rezygnacja. Kolega Jarosław Babalski złożył rezygnację pod przymusem, bo państwo radni koalicji zarządzającej jeszcze naszym miastem chcieli jego po prostu odwołania z tej funkcji. A to człowiek honoru. Za takiego go uważam i stąd ta jego decyzja. My jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście kolega Jarosław zagłosuje tak, jak uważa za stosowne, bo sprawa dotyczy bezpośrednio jego, ale w imieniu klubu, którym mam zaszczyt kierować, mówię wprost. Nie zgadzamy się przeciwko takiemu stawianiu spraw i zagłosujemy przeciw, by wyraźnie zaprotestować wobec presji wywieranej po raz kolejny na drugi co do liczebności, a największy opozycyjny klub w Radzie Miasta Olsztyna. Zarzuty wobec naszego kolegi postawione w tym wniosku są w mojej ocenie i nie tylko w mojej niedorzeczne, bo wszyscy doskonale wiemy, na co decydujemy się, uczestnicząc w życiu politycznym, czy to miasta, regionu, czy naszej ojczyzny. Cóż, wszyscy chyba doskonale zdajemy sobie sprawę, choć większość nie przyzna mi racji. Jarosław Babalski to jeden z najaktywniejszych radnych. Wnikliwie czytający dokumenty przedstawiane nam i patrzący na ręce prezydentowi Olsztyna, jego ekipie oraz wam, koleżanki i koledzy radni koalicji zarządzającej, Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej ponad podziałami. I przez ten pryzmat patrzymy na to, co się teraz wydarzyło i to, co się dzisiaj za chwilę prawdopodobnie stanie. Pozbawianie naszej Rady wiceprzewodniczącego właśnie w osobie kolegi Jarosława, reprezentującego jedyną realną opozycję w naszym gremium, po raz kolejny sprawia i implikuje to, że sprowadzacie organ, w którym przecież wspólnie zasiadamy, do roli przybudówki do ratusza, legitymizującego wszystkie projekty przedstawiane przez prezydenta Olsztyna, odrzucającego wszystkie inicjatywy głównego klubu opozycyjnego w naszych osobach, nie wypełniającego w sposób efektywny swojej funkcji kontrolnej i nie podejmującego własnych inicjatyw uchwałodawczych, no może poza stanowiskami stricte politycznymi, których znaczenie dla mieszkańców naszego miasta jest znikome, jeśli nie żadne i nie mające wpływu na ich życie. Jeśli chcecie tak procedować, cóż, nie ma sprawy, ok, wasza decyzja, macie większość, w demokratycznych wyborach wygraliście. Ale w tej sytuacji bierzcie za to pełną odpowiedzialność, dlatego nie będziemy wskazywać innej osoby do pełnienia tej zaszczytnej funkcji wiceprzewodniczącego. Jeśli koalicja będzie chciała obsadzić to stanowisko, prosimy bardzo, podwyższona niedawno dieta wraz z dodatkiem funkcyjnym czeka. Za niecałe 2 lata Olsztynianie będą mogli to ocenić przy urnie wyborczej. My na taki sposób procedowania Rady Miasta Olsztyna i sprowadzania jej do tak fasadowej roli, o której wcześniej wspomniałem, nie godzimy się. Dlatego już niedługo zainicjujemy dyskusję na temat sposobu i efektywności procedowania naszej Rady. Będziemy dążyli do tego, by taka debata odbyła się również w tym gremium, w gremium Wysokiej Rady, na tej właśnie sali, włącznie z poddaniem wnikliwej ocenie koleżanek i kolegów radnych pracy pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Proszę, pani radna Elżbieta Wilska. Panie Przewodniczący, ja krótko skomentuję, jak najkrócej. Proszę Państwa, Szanowna Rado, wspieramy Ukraińców, krytykujemy terror Łukaszenki. Łukaszenko jest wśród nas. To jest terror wolności słowa. Oczywiście wypowiedzi pana Babalskiego mogły być kontrowersyjne, mogły być inne, czasami, często może nawet przesadzone, przejaskrawione, ale to oddawało kolory po naszej Radzie. Po prostu za wolność słowa. Tam nigdy nie było obrazoburczych słów. Ja
nie słyszałam. Szerpla jest, tam nie było coś, co by naruszało etykę. Tam było bardzo inne, odmienne stanowisko i z tym stanowiskiem przecież zawsze może się zmierzyć pan prezydent. To są metody Łukaszenki, proszę Państwa. Więc nie działajmy na zasadzie hipokryzji. Pomagamy Ukraińcom w walce z Łukaszenką, a sami postępujemy jak Łukaszenko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze zgłoszenia dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dobrze. Proszę o wyniki. 14 radnych za, 6 radnych przeciw. 3 radnych wstrzymało się od głosu, 3 osoby obecne nie głosowały. Uchwała została podjęta.